Tak, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, reporter z depresji Herbu Szalony Tygrys. Kłania się, kurde, padam do nóżek wszystkim ludziom, którzy zaglądają na mój kanał, czasem mnie oglądają. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, jadę sobie rowerkiem i kurde, wkurzyła mnie jedna rzecz. I kurde, chciałbym powiedzieć, co mnie wkurzyło na treningu dzisiaj. Otóż na treningu wkurzyło mnie dzisiaj to, że nie włączyłem w odpowiednim momencie Endomondo, który to program liczy mi moje kilometry. Myślę, że kapnąłem się gdzieś po mniej więcej 2 kilometrach, to nie jest dużo jak ktoś, chociaż z drugiej strony, jak jadę 20, to jest 10%. W każdym bądź razie nie jest to jakoś tak bardzo dużo szałowo, ale mnie to wkurzyło, że nie włączyłem sobie tego Endomondo na czas. I jadę, patrzę, niewłączone. Kurde, szlak mnie trafił. I takie pierwsze myśli są, że cholera, już 2 kilometry jestem oszukany. W sensie takim, że bo z reguły wiele osób jeździ i albo wrzuca na Facebooka na przykład. Ja wrzucam swoje treningi, ale też jest społeczność, która obserwuje, patrzy, ile człowiek przebiegł, przejechał, przepłynął na tym Endomondo. No i 2 kilometry w plecy. I teraz człowiek ma takie głupie myślenie, że mu się wydaje, że jest oszukany, ponieważ ma 2 kilometry, przejechał więcej na darmo i nikt tych 2 kilometrów zasranych nie zobaczy. Że Ziutek, Marian będzie myślał, że ja przejechałem 18 kilometrów, a ja przejechałem 20. Przecież 20! Jasno powiedziane, że 20, ale Endomondo nie nagrało tego i teraz Ziutek i Marian nie będą wiedzieli. Oni będą myśleć, że ja jestem leszczem, tylko 18 przejechałem. Chciałem wam powiedzieć, że ten przykład podaję tylko dlatego, że to jest takie właśnie durnowate myślenie człowieka, czyli moje głupie myślenie. Głupio myślę, bo mi się wydaje, że te 2 kilometry to robią jakąś tam różnicę. One gówno robią, wcale nie robią żadnej różnicy. Mógłbym sobie normalnie nie żałować tego, po prostu jechać, bo no, włączyłem, nie żałuję, ale pierwsze sekundy, jak włączyłem sobie w końcu to Endomondo, to były takie, że jednak jestem oszukany, 2 kilometry straty w plecy. A tu, kurde, przecież to się nic nie stało. Co się stało, że te 2 zasrane kilometry mam nienagrane? Nic! I teraz tak, są różne wyjścia. Jedną z wyjść jest to, że po prostu przejadę te 2 kilometry więcej. I przejadę 22, a Endomondo pokaże 20. No ale! Ale przecież gdybym miał te 2 kilometry włączone wcześniej, to by mi Endomondo pokazało 22! A nie 20. I dalej jestem oszukany. Idąc tym tropem, pomyślałem sobie, że może po prostu się lepiej nie przejmować. I większość z was pewnie tak robi. Ale weźcie sobie tak zauważcie po swoich pierwszych reakcjach, jak gdzieś robicie jakieś, bo to są tak zwane achievementy. Człowiek jest teraz w świecie achievementów i musi sobie włączać co jakiś czas jakieś takie rzeczy, które po... Już mnie ręka boli, muszę sobie przełożyć rękę. A żeby sobie udowadniać, że jest fajny, że jest dobry, no to na przykład w grach komputerowych jest coś takiego, że byle pierdnięcie to jest kurde nagradzane jakąś odznaką, jakimś medalem albo jakimś innym gównem, z którego się potem człowiek cieszy. No i te pozostałości jakby tego systemu, który nam narzucili właściwie twórcy, programiści, oprogramowania czy jakichś tam innych rzeczy. Ja akurat jestem dosyć blisko związany z informatyką, z komputerami, z grami, więc ona jakby bazuje na tym i opowiadam o tym, co mnie spotyka w tym świecie wirtualnym. I tam mamy sporo takich różnych osiągnięć, ale jak ktoś gra na Facebooku w jakieś Farmville i tam zbiera rzodkiewki, no to ma tak samo, prawda? I to się niestety przenosi potem na takie nasze poważne, prawdziwe życie. I nam się wydaje, że wszystko musi być nagrodzone, musi być na tip-top policzone. Kto to kiedyś liczył? Nikt. Przed komórkami, przed smartfonami ludzie biegali i nikt ich nie rozliczał, nic nie liczyło się. Żadnych kilometrów, nic. Po prostu sobie biegli i byli szczęśliwi, że biegną. Gościu wiedział, że z Pierdziszewa do Wiechciechowa ma 8 kilometrów,
czyli jak pobiegł tam i z powrotem, to masz 16. Ale nie, teraz to w tych czasach to człowiek musi mieć policzone dokładnie. Kto to kurde wymyślił, to ja nie wiem. Nie przejmujcie się, to są tylko moje przemyślenia. Ja oczywiście nie biorę tego zbyt serio, tylko pierwsze wrażenie jakby miałem właśnie takie i wam o nim opowiedziałem. Myślę, że niejednemu z was się mogło to przytrafić tak, że o, stanę sobie, żeby zatrzymać, bo tu mam ładną, dużą, prostą. Teraz będę dzidował, teraz będzie ostro. Szykuję się do XCMika na Miłosnej, więc kurde, powinienem trochę popedałować. No i staram się każdą możliwą chwilę spędzić na rowerze. Jeżdżę do pracy i wracam z pracy, także wczoraj miałem pompkę, ostro, tak padało, że aż mnie bolało normalnie. Ostro było, ostro siostro! Zaczęło padać za 10 minut przed moim wyjściem z pracy, więc to była burza i deszcze na zamówienie raczej, ja myślę. Nie wiem, czy ja to wina jest Tuska, czy Kaczora, czy kurde innych tych kurde polityków. Któryś z nich kurde napuścił na mnie coś chyba. Żartuję oczywiście. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Na razie, cześć!